Strona internetowa czy sklep internetowy? Oto jest pytanie. Jeżeli prowadzisz działalność lub dopiero planujesz ją założyć i zastanawiasz się, co będzie dla ciebie lepszym wyborem, to w tym filmie podpowiem Ci, kiedy warto zainwestować w stronę internetową, a kiedy w sklep. Ale zanim zaczniemy, jeżeli cenisz sobie praktyczne porady dla przedsiębiorców i osób, które chciałyby nimi zostać, zasubskrybuj mój kanał na YouTube, ponieważ znajdziesz tutaj już około 120 filmów pełnych wiedzy. Twój słup to dla mnie motywacja do dalszego nagrywania. No to przejdźmy do tych stron i sklepów. Wydawać by się mogło, że jest to dość oczywiste, że jeżeli prowadzisz firmę usługową czy produkcyjną, to interesuje Cię strona internetowa. A jeżeli prowadzisz firmę handlową, to interesuje Cię sklep internetowy. Ale widzisz, jestem wykonawcą branży tworzenia stron internetowych już około 15 lat i widzę, że w ostatnich latach ten schemat nieco się rozmywa. Nie jest już to aż tak oczywiste. Bo zobacz, na przykład robiłem stronę internetową dla dietetyczki, która z czasem rozszerzyła tą stronę o sklep internetowy, w którym sprzedaje na przykład gotowe przepisy, czy jakieś gotowe diety. Robiłem stronę internetową dla wypożyczalni kajaków, ta firma chciała rozszerzyć tą stronę o moduł rezerwacji wraz z płatnościami przez internet, czyli taki powiedzmy sklep internetowy. Robiłem na przykład stronę dla szkoły językowej i ta szkoła chciała rozszerzyć swoją stronę o sklep internetowy z jakimiś pomocami dydaktycznymi. Więc, jak widzisz, to, że prowadzisz firmę usługową, wcale nie determinuje tego, że ty powinieneś mieć stronę, a nie właśnie, na przykład, sklep internetowy. Z kolei, dużo firm handlowych zaczyna coraz bardziej interesować się stronami internetowymi zamiast sklepu. Szczególnie ma to miejsce w przypadku sprzedaży drogich produktów, które wymagają, na przykład, jakiejś indywidualnej prezentacji, czy jakiejś skomplikowanej personalizacji, czy czegokolwiek. No, nie wiem, na przykład. Ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś kupuje na przykład maszynę za pół miliona złotych klikając kup teraz i robiąc szybki przelew internetowy. Wydaje mi się, że przy takich zakupach raczej tutaj wchodzi w grę jakiś kontakt bezpośredni, jakaś prezentacja. Wracając jeszcze do tego przelewu internetowego to jest to też kolejny, kolejna rzecz, która blokuje nieco firmy handlowe, które sprzedają drogie produkty. Ponieważ od każdego takiego przelewu płacisz prowizję, jeżeli twoje sprzedaż jest nie wiem, jakieś setki tysięcy złotych itd., no to te prowizje też potrafią być dosyć spore. I bardzo często w takich sytuacjach firmy robią właśnie stronę internetową, gdzie tylko prezentują produkt i dają w nim na przykład formularz kontaktowy czy jakiś widget, który pozwala zarezerwować sobie spotkanie online, czegoś, prezentację czy coś takiego. I jest to dosyć sensowne rozwiązanie właśnie w takim przypadku. Jak więc widzisz, taki utarty schemat, że usługi równa się strona internetowa, a handel równa się sklep. Nie jest już tak oczywiste w dzisiejszych czasach. No i tak naprawdę każda sytuacja jest trochę inna. Każda sytuacja, do każdej sytuacji warto podejść indywidualnie, przemyśleć sobie to, co robimy teraz, ale też to, co robimy, co chcemy robić na przykład za kilka lat. Warto spojrzeć sobie na przykład, jak robi to konkurencja. No i warto też skonsultować swoje pomysły z firmą, która wykonuje strony internetowej sklepy, ponieważ taka firma będzie w stanie pewnie Ci coś sensownie doradzić i zwrócić uwagę na aspekty, o których Ty na przykład w tym momencie jeszcze nie masz pojęcia. Jeżeli szukasz kogoś takiego, to sprawdź koniecznie moją ofertę na stronie arturkosiński.pl. Zajmuję się wykonywaniem stron i sklepów już kilkanaście lat i z pewnością będę w stanie Ci pomóc. Przy okazji, jeżeli dopiero planujesz założyć działalność i wiesz, że będzie to sklep internetowy, to sprawdź mój inny film, będzie gdzieś tutaj, pod tytułem Skąd wziąć dofinansowanie na budowę sklepu. Na start pieniądze na budowę sklepu to jest super rzecz, którą możesz pozyskać z różnych źródeł. Właśnie w tym filmie pokazuję, gdzie warto tego szukać. Także dzięki za dzisiaj, do zobaczenia i do usłyszenia.